Czyli jesteś już doświadczony, przeszedłeś swoje w wojsku, no to z automatu powinieneś dostać pozwolenie na broń i sobie kupić sejf i trzymać sobie w domu sejf, jeżeli masz taką ochotę, bo czemu nie? Jesteś przebadany psychologicznie i co to jest? Jakieś zagrożenie? Dziwne dla mnie jest to, od początku jak byłem w wojsku, dziwne jest było to, że jestem kierownikiem strzelania, prowadzę strzelanie, jestem odpowiedzialny załóżmy za 80 osób na tym obiekcie, które będą strzelać. Sam mogę strzelać, z czego tylko zapragnę, bo sobie wypiszę w rozkazie, przydzielę sobie broń, jaką tylko chcę, jaką tylko mam w magazynie i sobie idę z tego strzelać, nie ma żadnego problemu, nie? A w cywilu oczywiście jesteś, tak jak już wspomniałem, debilem. Od początku musisz zapłacić za to wszystko. Mądrzejszy po tym kursie nie będziesz na tego instruktora, kierownika, załóżmy cywilnego, ale wiadomo, ktoś musi na tym zarobić.